Mikela Łagodny udał się do Królestwa Cieni w bardzo konkretnym celu. Przyświecały mu, przynajmniej w jego mniemaniu, niezwykle szlachetne pobudki. Wymazanie wszystkich grzechów starego porządku i zapoczątkowanie nowej, tysiącletniej ery miłosierdzia. Młody półbóg wyrzeka się swej mocy, swego złotego ciała, a nawet miłości, by uczynić ten świat lepszym, łagodniejszym miejscem. Można by pomyśleć, że właśnie kogoś takiego potrzebuje Międzyziemie. Altruistycznej, nadludzkiej istoty, która stawia dobro innych na pierwszym miejscu. Niektórzy mogą jednak powiedzieć, że wszystko to brzmi zbyt wspaniale i ich wątpliwości znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bowiem nieskończone miłosierdzie Mikeli niosło za sobą bardzo konkretne ofiary. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Gdy jako zmatowieniec docieramy do Królestwa Cieni, spotykamy tam apostołów Mikeli. Grupę wiernych wyznawców, którzy podążają jego śladami, pragnąc pomóc w jego pielgrzymce. I to mimo tego, że w zasadzie nie znają jego prawdziwych motywacji. Wszyscy bowiem znajdują się pod wpływem jego uroku. Jak zapewne pamiętacie, młody półbóg posiadał wyjątkowy talent do zjednywania sobie ludzi, a źródłem owej mocy był jego wielki run. W każdym razie, we wspomnianej grupie znajduje się pewien starzec imieniem Ansbach, który, gdy był jeszcze w sile wieku, służył na dworze pana krwi Moga. Choć jego starcze ciało nie pozwala mu już tak wprawnie władać mieczem, postanawia on poświęcić się analizie śladów zostawianych przez Mikelę. Wierzy, że w ten sposób będzie w stanie lepiej go zrozumieć. I w istocie tak się dzieje, jednak dopiero wtedy, gdy run Mikeli zostaje zniszczony, a urok rzucony na jego wyznawców zdjęty. Rewelacje, jakie przynosi nasza wizyta w Królestwie Cieni, rzucają zupełnie nowe światło na kwestię porwania Mikeli przez jego przyrodniego brata Moga. W zrozumieniu całej intrygi pomaga nam właśnie Ansbach, który wolny od uroku Mikeli odzyskuje jasność umysłu, co pozwala mu odkryć prawdziwy cel młodego półboga. Wszystko za sprawą tajemniczego, prastarego zwoju, który znajdujemy w zamku Mesmera, a który Ansbach następnie dla nas deszyfruje. Treść wspomnianego pergaminu zawiera rytuał boskiej bramy i zdradza, do czego dąży Mikela i z jaką ofiarą się to wiąże. Jego treść brzmi następująco. Władca zapoczątkuje powrót Boga, a dusza władcy potrzebuje naczynia. Well, what's this? Yes. Yes, I should have known. Even the truth was itself mere folly. As if using Lord Moog to gain entrance to the Land of Shadow were not enough, he plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Moog's soul. He desires only his empty shell. It beggars belief, but I'm afraid Tender Mikela fails to grasp the humiliation implied by this act. One thing is certain. My dear Lord deserved better. Wszyscy zakładaliśmy wcześniej, że młody półbóg padł ofiarą swojej własnej mocy. Roztaczany przez Mikelę urok miał okazać się na tyle silny, że Mog nie mógł się mu oprzeć, a konsekwencją tego było wtargnięcie do miasta Elfael i wykradzenie kokonu z pogrążonym we śnie chłopcem. I w zasadzie to wszystko prawda, poza jednym. Mikela chciał zostać porwany, co było częścią większego planu. Natomiast wplątany w całą tę intrygę Mog, będąc pod urokiem Mikeli, spełnił wszystkie jego założenia, na końcu płacąc za to najwyższą cenę. Mog był dla Mikeli jedynie narzędziem. Młody półbóg potrzebował pana krwi, by ten pomógł mu dostać się do Królestwa Cieni. Kto wie, może Mikela obiecał mu nadejście jego wymarzonej dynastii Mogłynów? Ta jednak nigdy nie nadchodzi, a Mog wkrótce potem traci życie z ręki wybranego zmatowieńca.
Na tym jednak jego rola się nie kończy. Michaela za sprawą bliżej nieznanego rytuału wykonanego przez Moga przedostaje się do Królestwa Cieni. Natomiast gdy Pan Krwi ginie w starciu ze Zmatowieńcem, młody półbóg niepostrzeżenie transportuje jego ciało do wspomnianej krainy. Nie interesuje go jednak dusza Moga, którą zwyczajnie porzuca. Potrzebuje jedynie jego pustego ciała. Naczynia, które zamierza napełnić duszą innego potężnego półboga. Wielu z was zapewne zastanawiało się, dlaczego w czasie wojny z Trzaskania Malenia wraz ze swoimi wojskami zdecydowała się najechać Kaelid i zmierzyć się z generałem Radanem. Teraz wiemy już, że to właśnie w Radanie Michaela widział swego upragnionego królewskiego małżonka, a siostra chciała spełnić marzenie brata. Gdy walka dobiega końca, a Malenia zbliża się do słynnego generała, by zadać mu ostateczny cios, zwraca się do Radana następującymi słowami. Michaela oczekuje cię, obiecany małżonku. Uwolnienie szkarłatnej Eoni przez Malenię miało zabić potężnego generała, ale jak wiemy, tak się nie stało. Dopiero wybrany zmatowieniec daje mu wymarzoną śmierć w walce, a dusza Radana trafia do Królestwa Cieni. Dlatego też pokonanie Radana, jak i Moga, jest konieczne, by w ogóle rozpocząć przygodę w DLC. Gdy Michaela przemierzał Królestwo Cieni, zaczął przygotowywać się do wyniesienia. W tym celu porzucił wszystko, co wiązało go z jego poprzednim życiem. Zmatowieńcy, którzy podążają jego śladami, odnajdą później krzyże Michaeli, przy których młody półbóg wyrzekał się poszczególnych części samego siebie. Michaela porzucił nie tylko swoje złote ciało czy swą oślepiającą moc. Wyzbył się także cech i uczuć, które go ograniczały, swego wahania czy narastających wątpliwości. Wszystko po to, by odrzucić to, co wiązało go ze starym porządkiem. Aż w końcu porzucił jedną z najcenniejszych rzeczy – swoją miłość. A ową miłością był nie kto inny, jak jego żeńskie alter ego, święta Trina. Michaela pozostawił ją w najgłębiej położonych i niedostępnych rejonach Królestwa Cieni, w szczelinie kamiennych sarkofagów. Zmatowieniec, podążając za śladami pozostawionymi przez Michaelę, w końcu dociera do porzuconej świętej Triny. Jego oczom ukazuje się skąpana w głębokiej purpurze piękna, drobna kobieta, będąca pogrążona w głębokim śnie. Choć nie odzywa się do nas choćby słowem, wręcza nam uważony przez nią eliksir. Jeśli go wypijemy, podobnie jak ona, zapadniemy w głęboki sen, jednak wówczas będziemy w stanie nawiązać z nią kontakt. We śnie kobieta prosi nas, byśmy za wszelką cenę powstrzymali Michaelę i nie pozwolili mu dostąpić wyniesienia. Święta Trina nie ma jednak żalu i mówi to z głębokiej troski o ukochanego. Uważa bowiem, że jeśli Michaela stanie się Bogiem, na własne życzenie zamknie się w klatce, z której już nigdy się nie uwolni. Trudno powiedzieć, co dokładnie ma przez to na myśli, jednak mniemam, że może tu chodzić o utracenie własnej tożsamości. Warto wspomnieć tutaj o jeszcze jednej, dość istotnej rzeczy. Gdy wypijemy nektar świętej Triny, nie zapadamy w tradycyjny sen, a zwyczajnie umieramy. Dopiero będąc w drodze na tamten świat, zaczynamy słyszeć łagodny głos bogini snu. Czyżby więc łagodna śmierć we śnie była właśnie tym, co oferowała święta Trina wszystkim umęczonym mieszkańcom Międzyziemia? Pozostawię to waszej interpretacji. Plany młodego niebianina sięgają jeszcze jego młodości i czasów na eldeńskim dworze. To właśnie wtedy Michaela ujrzał w Radanie władcę. Dostrzegł siłę i dobroć, które stały w jaskrawym kontraście wobec ich cierpiących jaźni.
Dlatego właśnie, gdy młody półbóg postanowił stać się nowym bogiem tego świata, zapragnął, by to właśnie potężny generał Radahn stanął u jego boku jako królewski małżonek. Nie dowiadujemy się jednak, czy generał podzielał wizję swego przyrodniego brata. Wszak mógł on zostać oczarowany przez Mikelę dokładnie w ten sam sposób, co Mog. Ale kto wie, może w tym przypadku było inaczej? We wspomnieniu młodego półboga widzimy, jak Mikela prosi Radahna, by ten został jego małżonkiem, jak tylko on dopełni swej części ślubowania. Oznacza to, że Radahn prawdopodobnie oczekiwał spełnienia jakiegoś warunku, by przyjąć propozycję Mikeli. A tym warunkiem była najpewniej honorowa śmierć na polu bitwy. Mikela ostatecznie realizuje swój plan. Dociera do boskiej bramy i przekracza jej próg, dostępując wyniesienia. Z kolei dusza Radahna powraca do przygotowanego dlań naczynia, czyli ciała Lorda Moga. Mikela staje się więc bogiem, mając u swego boku upragnionego małżonka. Ślubowanie dokonało się i całe Międzyziemie, w tym Królestwo Cieni, staje w przededniu nowej ery, ery miłosierdzia. Ta jednak kończy się, zanim jeszcze na dobre się rozpoczęła. Śladami Mikeli podążał bowiem wybrany zmatowieniec, aspirujący władca starego, złotego porządku. I to właśnie on, niepozorny nieumarły, opiera się urokowi miłosiernego Boga i pokonuje go w walce. Tym samym kładzie kres jego wizji nowego świata. Młody półbóg miał zapoczątkować nową erę w historii Międzyziemia. Tysiącletnią podróż pod przewodnictwem miłosierdzia. Nastałby więc czas, gdy nowy bóg, Mikela, objąłby wszystkich swoim potężnym urokiem. Każdy człowiek na kontynencie darzyłby go bezwarunkową miłością, porzucając wszelkie waśni i spory. Sęk jednak w tym, że ludzie nie robiliby tego z własnej woli, a będąc pod wpływem jego uroku. Zapewne potężniejszego niż kiedykolwiek wcześniej. Mikela naprawdę wierzył, że w ten sposób uczyni świat lepszym miejscem. Odkupi grzechy przeszłości i da ludziom pokój. Jednak czy wizja świata bez wojen i cierpienia jest warta tego, by poświęcić dla niej swoją wolną wolę? Na to pytanie musimy już odpowiedzieć sobie sami. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. Już wkrótce na kanale pojawią się kolejne filmy poświęcone DLC Shadow of the Erdtree. Gorąco zachęcam do subskrypcji oraz podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Jesteście także bardzo mile widziani na Discordzie. Mówił do Was Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.